Jeżeli jesteś już na jakimś kierunku językowym i zastanawiasz się, co robić dalej, albo dopiero wybierasz kierunek studiów, to dobrze trafiłeś, bo w tym odcinku opowiem o tym, jaką pracę najczęściej wykonują absolwenci kierunków językowych, czyli filologii i lingwistyki. Dwie główne drogi, które możesz wybrać po takich studiach, to nauczyciel albo tłumacz. Są też inne możliwości, ale o nich opowiem pod koniec tego nagrania. Na początek zajmijmy się nauczaniem języków. Tutaj pracy jest na pewno dużo i jeśli zdecydujesz, że chcesz być nauczycielem, nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem pracy. Szkoły podstawowe i licea zmagają się z brakiem nauczycieli wielu przedmiotów, również języków obcych. W szkołach językowych też raczej nie jest tak, że kandydatów jest znacznie więcej niż potrzeba. Pytanie tylko, jaka to będzie praca i czy będzie spełniała Twoje oczekiwania, zwłaszcza te finansowe. W przeliczeniu na godzinę pracy na pewno więcej dostaniesz w prywatnej szkole językowej niż w szkole państwowej, ale w obu tych miejscach zarobisz znacznie mniej w porównaniu do pozostałych możliwości, o których opowiem później. Ja nigdy nie brałem nawet pod uwagę takiej możliwości, że kiedyś może będę uczył języków w szkole, czy to publicznej, czy prywatnej. Na studiach przez kilka miesięcy pracowałem w szkole językowej, kilka razy miałem też praktyki w szkołach podstawowych i w liceum, więc wiem, jak to wygląda w praktyce i na pewno nikomu tego nie będę polecał, choć wiem, że są osoby, które mają do tego powołanie, którym to rzeczywiście sprawia przyjemność i którym nawet niskie zarobki nie są straszne. Alan, check it out. I got this amazing power. Stop. Huh? It's like having my own robot army. Satysfakcja z pracy jest również bardzo ważna. Jeżeli jesteś ciekawy, jak wyglądają zarobki nauczyciela w szkole państwowej, z uwzględnieniem niedawnych podwyżek, są to kwoty na rok 2023, to nauczyciel początkujący może dostać 2846 zł netto. Nauczyciel mianowany też zarobi mniej niż 3000. Natomiast nauczyciel dyplomowany może zarobić 3432 zł netto. Więc no, nie wygląda to zachęcająco, bo pracując na przykładowej kasie w Biedronce na pewno zarobisz więcej. Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Druga najpopularniejsza ścieżka zawodowa po studiach językowych to tłumaczenia. I tutaj na pewno można zarobić dużo więcej, ale trudno powiedzieć ile, bo tłumacze to freelancerzy w zdecydowanej większości przypadków. Praca etatowa dla tłumacza to skrajnie rzadkie przypadki. Jeden tłumacz w danym miesiącu może zarobić 500 zł, a inny 15 tysięcy i zależy to od bardzo wielu czynników, od tego, ile osób Cię zna i poleca, jak bardzo masz rozbudowaną sieć kontaktów, czy masz zbudowaną markę, jakie masz referencje, jakie masz doświadczenie, czy jesteś rzetelny, punktualny, czy robisz dobre tłumaczenia, czy jesteś przedsiębiorczy, czy sam szukasz klientów, a nie tylko czekasz, aż oni sami do Ciebie przyjdą. Więc tłumaczenie jest na pewno dużo trudniejszym zawodem w tym sensie, że bardzo wiele zależy od Ciebie i o wiele rzeczy trzeba zadbać samemu. Na początku jest bardzo trudno. Kiedy ja zaczynałem, wydawało mi się, że praca sama do mnie przyjdzie, że ludzie sami będą się do mnie zgłaszać. Zrobiłem piękną stronę internetową, zamieściłem ogłoszenia w różnych miejscach w internecie, ale to nie wystarczyło. Żeby zacząć dobrze zarabiać jako tłumacz, na pewno potrzeba czasu, kilku miesięcy, a być może nawet lat. Więc jeśli od razu po studiach chcesz iść w tłumaczenia tak w 100%, to może się okazać, że na początku nie będziesz miał za co żyć. Dużym utrudnieniem jest też to, że tłumaczy jest bardzo dużo w porównaniu do ilości pracy i to prowadzi na przykład do zaniżania stawek, bo kiedy już pojawi się jakieś zlecenie,
no to trzeba jakoś przebić się przez tą całą konkurencję. Jeśli wejdziesz na przykład na jakąś grupę na Facebooku czy na jakiś portal, gdzie publikuje się oferty ze zleceniami, to zobaczysz nie kilka, a kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt ofert od chętnych tłumaczy, którzy chętnie zrobią to za niewielkie pieniądze. Jeżeli chcesz zarabiać dużo jako tłumacz, na pewno będzie to wymagało sporej ilości czasu. Intensywnej pracy, na pewno jakiejś dozy przedsiębiorczości i pewnych umiejętności biznesowych, przynajmniej na podstawowym poziomie. Trzecia droga, którą możesz wybrać po studiach językowych, to praca w korporacji, gdzie wymagana jest po prostu znajomość języków obcych, najczęściej dwóch, angielskiego i jakiegoś innego języka obcego. To jest często jedyny wymóg, a całej reszty związanej z pracą na danym stanowisku nauczysz się na szkoleniach już po przyjęciu do takiej pracy. Jest to zazwyczaj taka zwykła praca biurowa, do której potrzebna jest po prostu znajomość jakiegoś języka. I to może być ciekawy pomysł na początek, bo myślę, że w takiej pracy zarobisz więcej niż na przykład na etacie w szkole jako nauczyciel. Jest to na pewno mniej stresująca praca, a takich ogłoszeń pojawia się dość sporo i myślę, że nie jest bardzo trudno dostać taką pracę. Innym pomysłem, który przychodzi mi do głowy, może być zostanie na uczelni, doktorat i praca w roli nauczyciela akademickiego. Wait, does professor have one F or two? Oh my god, professor, professor. Kiedyś sam nawet miałem takie plany, ale pewnego dnia dowiedziałem się, ile zarabia jeden z moich wykładowców z tytułem doktora. I okazało się, że ja wtedy, dorabiając sobie w szkole językowej, zarabiałem więcej na godzinę niż on, więc to raz na zawsze wybiło mi z głowy ten pomysł. Innym przykładem, jeśli lubisz podróżować, może być praca w roli przewodnika wycieczek albo rezydenta jakiegoś biura turystycznego. Nie wiem, jak tutaj wyglądają zarobki, ale podejrzewam, że można zarobić tutaj trochę lepiej niż na nauczaniu języków i być może mógłbyś przy okazji pomieszkać kilka miesięcy za granicą, jeśli cię to interesuje. To wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście możesz je zadać w komentarzach. I na koniec tradycyjnie zachęcam cię do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.